Yo, z tej strony Javin i witam was w czwartym odcinku z Resident Evil Zero. Witam po krótkiej przerwie, po której nastąpi dłuższa przerwa. Bo nie będę przez jakiś czas w stanie nagrywać, niestety. Więc dzisiaj w ramach tego postanowiłem, że zrobię, przynajmniej postaram się zrobić dłuższy odcinek. I mój plan jest taki. Wyślę Billa, tylko Bill jest ranny i to jest problem. Czy ty masz coś, żeby się wyleczyć? Masz spray przy sobie, a poza sprayem czy coś masz? Tak średnio. Wyślijmy Billa. A ty zostań. Plan jest prosty. Albo nie prosty. Nie pamiętam. Nie pamiętam, kto mi to się mapę wyciągało. Nie tym. Też nie tym. Wydaje mi się... Nie, na pewno nie tym. L2. Mam. Udamy się. Nie upamiętam. Dobra. Tu jest B1, tam jest tak jak było mowa. Lewe drzwi na wyższym piętrze. Czyli pójdziemy najpierw tutaj sprawdzić, co tu jest. Zrobię taki wstęp w tym odcinku, taki rekonesans po posiadłości, w której teraz jesteśmy, albo dokładniej ośrodku treningowym, jak to się nazywa. I zobaczymy, co nas czeka. Kruki. Rączka do dźwigni jakiejś? Nie ma tu nic. Obraz. Stary komin, no spoko, a miałem nadzieję, że powiesz coś odnośnie obrazu, ale komin. Notatka do całego personelu, dobra. Ten komment jest bardzo stary i wiele, dużo, dużo z tego, co jest napisane, jest nieczytelne. Okej, informat... Nie chce mi się tego czytać, ale... Ósma 15. Gdzieś jakżeli by była zegar, to trzeba ustawić 8:15 jako czas. Dobra. Weźmy to. Weźmy to i to zaniesiemy na razie do... Wiedziałem. Wiedziałem, że coś się stanie. Wiedziałem. Dobra. Okej, okay, mamy pierwszy item. Ogólnie... Switch. Nie będę się tym bawił. Dobra. Czyli w tamtym pomieszczeniu są kruki, a jest notatka, która... Czy gdzieś jest zegar? Nie wiem. Idę odnieść dźwignię na dół. W sumie teraz. I drugi pokój wypadałoby sprawdzić. No ty tu zostajesz dalej. Nie to. Billa lepiej wysyłać, ponieważ Bill jest bardziej wytrzymały. Jak to już chyba mówiłem w poprzednim odcinku. Dobra, no i co? Teraz chyba pójdziemy tutaj. Nie ten przycisk. Znowu. No możemy, chyba że pójdziemy w drugą stronę. Sprawdźmy najpierw lewą stronę ogólnie tej posiadłości, gdzie możemy dojść, a gdzie nie. Bo to są pojedyncze drzwi, czyli teoretycznie powinny być mniej do zwiedzenia po tej stronie, ale różnie jest, więc w sumie. Korytarz. I okno takie. Bardzo podobne do tego, co już... Sprawdźmy ten pierwszy pokój. Czy ja pamiętam, którym się biło? R1 i X. Okej. Okay. Jakby... Dwa przedmioty. I znowu coś mi wyskoczy.
O, znowu ten sam potwór, który był wcześniej. Prawdopodobnie wyszedł z kanalizacji, jeżeli dobrze rozumiem. Okej. Czemu ta gra jest cała taka, takimi obsrana pułapkami? Cokolwiek podnosisz, cyk, wyskoczy ci coś. To samo było w pociągu, też, też tak zaczęło być. Okej, odnieśmy kolejne rzeczy. Dla swojego własnego bezpieczeństwa wziąłbym to, bo to nas nie uratuje w pełni, a przynajmniej będę czuł się pewniej, kiedy chodzę gdzieś. I teraz pytanie. Chcemy kontynuować chodzenie w lewą stronę? Chyba tak, ale nie umiem chodzić. Coś mi się... Tym razem pójdę razem już z Rebeką. Ruszymy dalej do dalszych drzwi. Tylko... Czy ja chcę, żeby ona mogła strzelać? Tam nie ma co już wchodzić, tam już podniosłem wszystko, co chciałem. To jest tylko jedna para drzwi, dobra. Które są zamknięte? Zegar. Okej. Sprawdziliśmy, co chcieliśmy. Tu na razie nic nie ma, czyli... Znowu to. Ten potwór się pojawił znikąd, więc nie rozumiem tego. Czy on się tak będzie teraz cały czas pojawiać wszędzie, czy jak? Oby nie. Bo mi się to nie podoba, jeżeli on tak będzie się tu pojawiał. Bo on wcześniej był w łazience, w toalecie, można powiedzieć, a teraz nagle jest tutaj. No dobra. Zwiedziliśmy dwie części już. Dwie części miejsca. Tam nie możemy się udać. Jeżeli piętro wyżej, to jest tylko jeden pokój, w którym są kruki, więc też staramy się ominąć. Zostały nam dwa przejścia możliwe, które po prostu dwa przejścia, którymi możemy się gdzieś udać. Poszedłbym głównym przejściem na górze. Ale... Nie wiem, czy chcę iść sam. Wziąć Rebekę, czy nie brać? Nie! To nawet, że się zawrócę. Mam nadzieję, że nie ma dużych spadków FPS-ów. W sumie... Aż sprawdzę. O, nie ma jakichś gigantycznych. A jakiś duży pokój. Tuż. I ogólnie amunicję to jest shotguna. Czy ja to chcę zanosić wszystko tam dalej, czy... To są kolejna para drzwi. To jest kolejna para drzwi i dwie pary drzwi zamkniętych. Jak mamy tutaj miejsce zapisu... Nie będę tego korzystał, nie będę... zapisywał, ale mogę za to zebrać przynajmniej rzeczy stąd. Nie sądzę, że to będzie bezpieczne miejsce, żeby tutaj trzymać rzeczy, więc przeniosę to po prostu stąd. Sprawdźmy jeszcze tylko tą drugą stronę. Kartka to jest jakaś. Jak jest kartka, to ją wezmę. Mimo, że nie umiem czytać. Dyscyplina, posłuszeństwo, zjednoczenie, chyba tak. Czyli to są takie jakby kluczowe wartości. Zabiorę stąd. A to co to? Okej, potrzebuję jakiś specjalny dysk, żeby móc dostać się do tego terminala? Chyba dobrze to nazywam. Dobra. Znowu wracamy. Będę robił takie przechadzki cały czas, więc jeżeli coś znajdę i zapcham sobie ekwipunek, to prawdopodobnie po prostu będę od następnego razu robił cięcie, bo... Jakby to nie jest nic ciekawego, łażenie w tom i z powrotem, dlatego że mam zapchane kół w sumie jeszcze opróżnię tutaj z tego. Nie ma tu tuszu? Nigdzie? Takiego? Nie, najwyraźniej. I wezmę w sumie Rebekę ze sobą teraz. Jak już to zrobiłem, to już niech będzie. To odstawiamy, odstawiamy i odstawiamy. I pójdziemy tak. Już. Tym razem pójdziemy tutaj w sumie. Więc jeżeli bym wrócił, jeżeli zapomnę ekwipunek, to po prostu będę wracał. Bo nie wiem, czy ja chcę tak
długo je chodzić. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby je czyścić, ale niech będzie. Sorry, Rebeka. Trochę się zagapiłem. I strzelałem w nic. Obydwoje są lekko ranni, to nie jest źle. Tamten zombie, którego tam widzę w oddali, on na pewno wstanie, więc to nawet nie ma co się dziwić. Amunicja, to się zawsze przyda. Bo tego akurat jest tu mało. Mało, znaczy... Nie wiem, ile ja zużywam. Wolę sprawdzić przez mapę. Tu nie mogę przejść, ale jest wolne okno. Czyli jeżeli chcę gdzieś przejść, to tylko tam w głąb. No dobra, ale co to są jakieś... Widzę... Ludzie zbrojni najwyraźniej. To nie są byle... To nie jest byle kto. Stop! Czy ja chyba zapomniałem o Rebece. To zwrócę po nią. I zgaduję, że ten zombie teraz wstanie, albo już będzie... albo już będzie stał. Słyszałem kajdanki. Okej. Coś się dowiedziałem? Mogę zejść niżej. Ale sprawdzę to najpierw to pomieszczenie po prawej, które jest od razu. Za tym przejściem. Czuję, że tam coś może być. Jeżeli już. Czyli tak, tu. I w głąb. To jest ich więcej. Poczekam na nich. Okej, powinien leżeć. O, jednak nie. Przynajmniej ten wstał. Drugi też leży, bo się polała z niego krew. A to co to? Chwila, najpierw tutaj sprawdźmy. Kolejna benzyna. Ta benzyna się przydaje do robienia w koktajli Mołotowa, ale... O Boże, nie jestem ślepy. Wiesz to. Strzelba. To będzie piękne, jeżeli to będę mógł użyć. A... Combine. A ty jak to wyglądasz? Jakby masz 4 amunicji. To trochę mało, ale z drugiej strony... Co to jest? Rebeka, ty to weź. Możesz? Czarna statuetka. Sprawdźmy ją. Okej. Czy to będzie potrzebne do tej wagi, która jest w głównym holu? Jeszcze drabina. Czy chcę nią iść? No w teorii nie mam nic do stracenia. Chwila, mam plan. Zamieńmy troszkę. Dajmy jej trochę ammo. A sami weźmiemy shotguna do ręki, jeżeli będzie coś się przyda. Czy chcemy wejść po drabinie? Jakby to mogli, teoretycznie możemy po niej zejść, więc tak, wejdźmy obydwoje. Co nam szkodzi? Cześć, zombie. Ładnie. Jezus Maria, co ja zrobiłem? Okej, o to chodzi właśnie. To wstanie? Nie, nie wstanie. Zabiliśmy 4 zombie stąd. Uzbrojone jeszcze jakoś. Na swój sposób. Okej, podnieśmy Rebeką. I czy chcemy iść w głąb, bo... Zrobimy tak. Użyj. I podnieś, bo...
Dobra. A kurde, zmarnowałem jeden strzał do Sodiona, bo w ogóle spudłowałem. I strzeliłem gdzieś obok. Te drzwi są teraz odblokowane. Czyżby one były zablokowane z drugiej strony, czy o co chodzi? Gdzie jestem w ogóle? Nie tak. Dobra, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj, czyli obeszliśmy to miejsce praktycznie wokół. Okej. W ogóle ile mamy minut? To chcę sprawdzić. Na chwilę obecną jest 15 minut, w sumie 16 się zbliża. Nieźle. Dobra, ja na spokojnie teraz zrobię cięcie. Wrócę tam, podstawiam rzeczy, jakoś się ogarnę i wrócę, kiedy będę szedł do tych tutaj, nie tych tu. Do tych drzwi. To widzimy się za chwilę. Okej. Tego nie przewidziałem. No dobra. Niech będzie. Dobra, to teraz ruszymy tak jak, jak mówiłem do tych drzwi w końcu. Bo trochę zajęło mi układanie ekwipunku. Jeszcze się okazało, że jest ograniczona ilość miejsca, jaką można przeznaczyć w danym pomieszczeniu na przedmioty. Więc tam już nic więcej nie damy, więc jeżeli cokolwiek się kolejnego znajdzie, to damy to do tego to pomieszczenia, w którym jesteśmy teraz. A teraz w końcu ruszmy do tych drzwi, czyli do chyba... Nie. Do jedynych drzwi, które jeszcze możemy się udać na tej mapie. Tak, bo więcej nie możemy niestety zwiedzić na chwilę obecną, więc idziemy tam. Split up. Roger. O, tego nie zabiło. No to trochę smutne, ale w sumie z drugiej strony i tak jest dobrze. Chciałem przeładować. Jeden pocisk. Na pewno tyle nie ładowałem. Drzwi. Let's regroup. Roger. Zamknięte. Coś ognistego, no dobra. Czyli jedynie, gdzie możemy pójść, to tutaj w tym wypadku. Co tutaj znajdziemy? Więcej zombie zgaduje. Nie, kartę? Co to jest? Mikrofilm. Na razie tego nie podniosę, ale będę pamiętał. I'll check it out. Roger. Come on. Okay. Znowu oczywiście. I tutaj jest... Są zamknięte drzwi według tego, co podaję. I o, mapa! To się przyda. Okej, w końcu widzę, co jest gdzie. Ja dobrze rozumiem? Tutaj jest klapa. Gdzie ty? Co ty? Nigdzie nie idziesz. Dobra, weźmy ten mikrofilm. I zobaczmy, czy to jest to, co ja tam by się przydało. Czy chcemy pójść tą klapą, bo... Chwila, mamy, coś tu jest. Tusz. Tusz, który się przyda później, by zapisać grę. To wezmę, Rebeką. Więcej tuszu zawsze dobrze. Czy chcę tutaj pójść? A, jedna osoba tylko może się tu udać. I gdzie to nas zaprowadzi? Zobaczmy jeszcze raz na podstawie mapy tego. Bo to jest coś, co mnie zastanawia. Tu niby coś jeszcze jest. Znaczy to chodzi chyba głównie o tą dźwignię, ale... Dostanę się wyżej, czyli dostanę się na trzecie piętro. I tylko jedna osoba może się tam dostać. Żeby druga osoba się dostała, musiałaby przejść schodami z drugiego piętra. Zlokalizowanymi tutaj, czyli... T
Tu jest duże, duże pomieszczenie. Tu czuję walkę z bossem. Bo nie ma tak dużej... Dobra, to jest duże pomieszczenie, ale to jest wyjściowe, więc... A... Nie widzę tu nic, co możemy jeszcze zrobić na chwilę obecną. Tak, tak... Poza pójściem tam. To jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić. Tu też coś jest, co pozwoli nam wejść tutaj, czyli... Mniej więcej. No, mniej więcej. Jakby... O! 2 hours later. Dobra. Jestem po przerwie, możemy ruszać dalej. Czy chcę tutaj wysłać w końcu? No to jest wielkie... Duże pytanie. No w sumie... Wysłałbym Rebekę, bo jest lepiej przygotowana na, na jakąś sytuację walki. Chociaż z drugiej strony Bill ma shotguna. Sprawdźmy, czy ten wpierw ten mikrofil. Czy on by zadziałał, zanim ruszymy gdziekolwiek. Bill, ty się tu przydasz. I... Nie ma tu nikogo. Dobra. To sprawdźmy, czy coś tu jesteśmy w stanie zrobić z tym. Te w ogóle terminale też nie działają, bo w sumie ich nie sprawdzałem wcześniej. Gdzieś jest ten zegar? A sprawdźmy w ogóle to, bo nie inspektowałem tego. Aha, do projektora. No to nie, nie mogę tego użyć, czyli nie ma tutaj nic. To nie zadziała, no to. A gdzie jest jakiś projektor? Nie pamiętam, gdzie był jakiś projektor. Naprawdę. Sobie nie przypominam nic, żeby to było. Może był w tym samym pomieszczeniu, w którym byłem, albo to jest gdzieś dalej. Nie wiem. Serio nie pamiętam. Ktoś używał ten komputer. A mogę tu użyć? Nie. No dobra. Czy chcę wysyłać Billa teraz, czy to zrobimy w następnym odcinku? Myślę, że to zrobimy w następnym odcinku, bo... Jak tak patrzę... Na mapie... Musiałbym przejść... Ten odcinek. Tam może nic nie będzie, ale... Tu mam obawy, że tu może być walka jakaś z bossem. Dokładniej w tym pomieszczeniu. Nie wiem też, co tutaj może być. Chociaż z drugiej strony, jeżeli tak, to bym się tutaj mógł dostać. Sprawdźmy to po prostu. Dobra, wyślijmy Billa. Co nam szkodzi? You stay here. Yeah. No tak. This way. Nie zrobię tego, póki nie ma tam pokrętła. Też widzę. A co to jest tu? A, spalone. Jest zablokowane. I tyle. Nie ma nic informacji. Dlaczego? Chyba będę musiał zapalić tą świecę. Żeby zadziałało, bo widziałem coś związanego zdjęcie tak kątem oka, kiedy wychodziłem. Więc to może mieć powiązane.
Może być powiązane. Dobra, ale w tej sytuacji, skoro i tak musimy wrócić po dźwignię, to myślę, że to już zrobimy na tym odcinku. Teraz tylko po prostu się tutaj z wami, dojdę do miejsca zapisu i się z wami pożegnam. I co? Rebeka teraz tutaj będzie potrzebna. Gdzie jest Incribon? Tak, będzie problem wygrzebać to wszystko z rzeczy spod. Nie, to nie jest to, co ja chciałem podnieść. To chciałem podnieść. Dodatkowo chciałem jeszcze podnieść to. I widzę tu jeszcze jeden tusz. To nie jest tusz, to jest spray. Też widzę coś. O! Czy podniosłem to, co chciałem? Podniosłem to, co chciałem. Dobra, to mam tusz. To w sumie wykorzystam to teraz, żeby zapisać. No i co? Z tej strony był Erwin. I widzimy się w następnym odcinku. Za jakiś tam czas. Yo!